Bartek, znasz motocykl GSR 750? Znam. Następcę GSR-a 600? Znam. Dobrze, mówię tak specjalnie dlatego, że ten motocykl nazywa się GSX-S i ma on odczarować GSR-a 750, którego z jakiegoś powodu nie lubisz. Tak, ale to powiem później w filmie. To oglądajcie. To mi koło ciebie też tyle lata? Opowiedz mi o GSR-ze teraz. Słuchaj, to dlaczego GSR ci się tak nie podobał? Dobra. To już. GSR. Dobrze. Co złego było w GSR-ze? No. W ogóle skąd się wzięła niechęć? W zamierzchłych czasach. Jak jeszcze dinozaury biegały? Jak jeszcze dinozaury biegały, tak. Suzuki słynęło tylko z Hayabuzy, bo nic innego nie mieli. I mieli dodatkowo jeszcze SV-kę 650 i wszyscy kojarzyli te dwa motocykle. Ale... Intruder. Dobra, idź dalej. Tak, no był taki. Honda sprzedawała bardzo dużo Hornetów i Hornet zdobył popularność. Ilość ich na Allegro, wszędzie po ulicy jeździło bardzo dużo, no i chcieli mieć w odpowiedzi coś podobnego, więc zrobili GSR-a, który 600-kę na początek. 600-ka była spoko. 600-ka była nijaka, była spoko, tragiczna. Jeździłem, podobała jakość mi się. Jakość wykonania była nie, marna. Nie, bardzo dobrze jakby wykonane. Tak, silnik z K5 GSX-era jest mega zarąbisty w 600-ce. Silnik, ale silnik sam nie robi roboty. Skrzynia biegów, no mega, człowieku. Znasz Japończyka, który ma złą skrzynię biegów? Dalej. Jednego. Dalej. Jednego wymień. Dalej. Dobrze. I teraz tak, czy sam silnik zrobi robotę? Mi się dobrze jechało GSR-em 600. Porozmawiamy o GSR-ze 750. Dobrze. Bo nim nie jechałem, a ty jechałeś. Tak, to był większy brat, który troszeczkę może tych chorób wieku dziecięcego miał mniej, z tego względu, że był tak. Wyglądał dużo lepiej, bo GSR, nie wiem czy kojarzycie, on był takim... Co? Mi się podobał GSR 600. No dobra, ranisz on wyglądał jak Biking dla ubogich. No taka była idea. Taka była idea, da. Świetnie. Przerośnięty wielki zbiornik paliwa. Który się świetnie trzyma nogami. I te kierunkowskazy tutaj mig, spoko. Tak, dobrze. 750, jakby tak. Trochę bardziej agresywna, tak. Trochę więcej momentu, tak. Więc jeździł dużo fajniej i sprawniej, bo z 600 ten silnik był taki... Nie był! Dla mnie był, dobra. No dobrze. Ale to mamy i inaczej zakrzywiamy swoje wspomnienia, powiedzmy, z tamtych lat. Ja niedawno jeździłem GSR-em 600. A, ja jeździłem z 6 lat temu. No. Dobra, 750 była dużo fajniejsza, natomiast jakby... Wtedy Suzuki według mnie miało bardzo duży problem z jakością i jakby te elementy to się dotykało i to było takie tanie, takie marne. No tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma. I powiem ci tak, według mnie odczarowali jakby ideę GSR-a. Teraz on się nazywa GSX-S. Tak. S jest za sport? Nie mam pojęcia skąd się biorą te, jak ktoś wie, dlaczego te literki takie są i dlaczego ludzie sobie łamią od wielu lat języki. Czym jeździ? Nie, jest XR. A, sportowy. Nie, naked. A, dobrze, okej. Okay. No dobra. Dobrze, wracamy natomiast do ten mamy pojazd. Taki bardzo fajny motocykl, zwarty, w miarę lekki. Tak, z tego co ja wiem, to poprawili hamulce. Znaczy, hamulce są dużo lepsze niż w GSR-ze. Natomiast z punktu widzenia tego, jak ja jechałem tym motocyklem, to hamulce są idealnie dopasowane do tego pojazdu, dają takie poczucie radości z hamowania. W sensie pełna kontrola, wiesz, że czujesz tak, no, ale inaczej. To w sumie może nie zasługa Suzuki, tylko Nissina. No tak. Bo oni, jakby układy hamulcowe, ich tak. Są znane na całym świecie i rzeczywiście nie mam co się kompletnie przyczepić. Robi robotę. Jeżeli tak. Chodzi o zawieszenie, mamy APSA, mamy kajabę z przodu, kajabę z tyłu, z jakąś tam drobną regulacją, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tak. Jest to bardzo zwarty i bardzo sztywny motocykl i taki jest trochę, jakbyśmy go porównywali, to do Zeta najbliżej ma, jeżeli chodzi o tą sztywność, zwartość. Wydaje mi się, że tak. Zresztą zobacz, jak staniesz z boku, to nawet ta linia jakby duży z przodu, mały z tyłu, jakby tak. To jest tak... Tak. W tym kierunku to idzie. Street fighterem jestem. Tak, mnie strasznie nie, to bolą. To jest pierwszy element, który się zabiera, tak jak już widzisz. Tak. Nawet dostaliśmy motocykl już ze zmienionym kominem. Tak. I jeśli rzędowe silniki w samochodach, w Golfach i tych wszystkich innych wspaniałych małych hot hatchach będą brzmiały jak ten tłumik, to kurczę, naprawdę, ja nie wiem co się dzieje z moją głową, ale
rzędowe czwórki potrafią wydawać sobie ładny dźwięk. Podejrzewam, że już nigdy nie będą niestety ładnie brzmiały, bo to okay. Świat zmierza w takim dziwnym kierunku. Dobra, więc mamy zwinny, lekki motocykl. Tak. Do czego? Moim zdaniem tak, pojechaliśmy w trasę, no i powyżej 130 jest walka z żywiołem, natomiast w mieście super, dodatkowo jest to, na niewielu motocyklach jadąc miałem to skojarzenie, to jest zabawka, to jest po prostu zabawka, jeżeli chcesz fun się odstresować, frajda. Tak, to on to robi, nie ma, moc, krzywa mocy jest taka, w sensie bardzo liniowa, przepraszam za skojarzenie, ale odkręcasz gaz i on robi i tak robi do samego końca, nieskończoność. No. Jest przewidywalny, daje pełną poczucie kontroli, chociaż ryczy, niewiele się dzieje na początku, ale jest to mega przyjemne, daje tak, wiesz, rusza serducho. Czyli jest tak, że możesz i spróbować sobie na jakiś tor delikatny pojechać, bo cię nie zaskoczy jakby ten. Tak. Możesz wykorzystywać go do jazdy na co dzień, bo to w sumie znaczy, jak masz plecak dobry, no. Tak. Ale fajna rzecz jest tutaj, Małgorzato, zapraszamy Cię do zegarów, żebyś nam pokazał, a ja jeszcze włączę jeszcze raz, bo w zegarach jest nawet producent wpadł na genialny pomysł, żeby zaznaczyć jeden punkt. I ten punkt w czasie jazdy tym motocyklem sprawdza się idealnie, to jest 5000 obrotów. Potem jest 10, nie wiem po co je zaznaczyli, ale 5 zaznaczyli świadomie, ponieważ ten motocykl, jeżeli byśmy liniowo zrobili krzywą mocy, to do tego momentu ona jest taka, że rzeczywiście jest przyjemnie, śmiesznie, zabawa i w ogóle ha, 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 ha. A jeżeli nie zmienisz biegu powyżej 5000 obrotów, to dalej będzie przyspieszał z tą samą chęcią. I rzeczywiście wtedy krzywo, ta czasoprzestrzeń się trochę zakrzywia i on zaczyna zasuwać. I zasuwa naprawdę zacnie, fajnie. Tak, natomiast dalej jest to sprzęt, który jakby bez problemu da radę obsłużyć jakby osoba, która wraca zmęczona po pracy i leje deszcz. Ona chce to zrobić. Jestem przekonany, wychodzisz z roboty zrąbany, szef ci tam powiedział coś niefajnego i chcesz sobie poprawić humor i to jest narzędzie do tego właśnie. Idealne. Powiem ci tak, wszystkie te elementy, jakby to jest tak, wydaje mi się, że naprawdę Suzuki odrobiło pracę domową i nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o wykonanie. Jakby wiadomo, tutaj jakby mamy plastiki, natomiast nikt nie oczekuje tutaj elementów metalowych. Jakby no, jak się wykrytolisz, to wymieniasz sobie ten element, który jest plastikowy, a nie zbiornik, który jest metalowy. No. Ale przechodząc może tak dookoła. Wave. Lampa jest swego rodzaju standardem, jakby trzyma się wszystko tutaj, jakby nie jest problemem. Transformers, to już teraz tak się robi motocykle. Tak, no. Po prostu. Spawy na ramię są jakoś wyszlifowane, ja nie wiem, co oni robią, tak. Że tak, Kawasaki tego nie potrafi zrobić. A oni to robią idealnie, tak samo rama wygląda plastycznie, te elementy są tak. Spójne, tu nie ma żadnych zadziorów. To wszystko jest tak, jak być powinno. Zobacz na wahacz. Chciało się komuś, projektując ten wahacz, zrobić przetłoczenie. To, no, żeby to było trochę bardziej dynamiczne, nazwijmy to, a nie taki kawał po prostu mela. Tak. Nawet plastiki, te, które mają się trzymać, są tak skonstruowane, że sprawiają wrażenie dobrych jakościowo i tego, że rzeczywiście trzymając go nogami jest ok. To przetłoczenie w zbiorniku też pomaga w trzymaniu nogami. A powiedz mi, Krzychu, bo ty jesteś jakby wysoką osobą. Jestem. Czy to nie jest przetłoczenie, nie jest w tym miejscu, że ci to już przeszkadza? Demonstruję i objaśniam. Hyc. Jak jestem w zakręcie, to dokładnie jestem w stanie się wczepić w to nogą i tu jest taki punkt, którym nie zrzuci mnie motocykl. Jestem okay. Bardzo daleko jestem w stanie zejść tam poza obrys pojazdu, zniknąć jak dobra, woltyżer. W porządku. Chc. Dobra, może trochę dziekciłyśmy wylali na niego, bo jakby trzeba go znaleźć, tak? No, rozwodowe siodełko i podnóżki, no to wiadomo, że to jest raczej tymczasowe. Znaczy, takiego da się przewieźć pasażera. Zacznijmy od tego, nie kupujesz tego, żeby jeździć we dwie osoby. Suzuki miało kiedyś kryzys. Nie pamiętam, w 2008 roku. I znaczy był kryzys globalny w motoryzacji. Czekaj, a wyszli już z tego kryzysu? I szczycili się tym, że nie zwolnili ani jednego pracownika. Ale wszystkich ludzi z tego, gdzie tam się wynajduje te nowe rzeczy, jak się nazywa ten departament, nie wiem, wynalazczości czy tam rozwoju, przerzucili na inne stanowiska, żeby, nie wiem, powierzchnie płaskie jakieś tam albo coś. Administrowali, czy inne rzeczy. W każdym razie widać w tym pojeździe, że nie ma w nim nic nowego. Nie ma kolorowego wyświetlacza. Mimo, że w Zecie już jest, w tych motocyklach jakby tej klasy już się pojawiają. Nie ma też map zapłonu, ale z drugiej strony 750 mapy zapłonu to taki trochę rozrusznik serca w nieboszczyku. Niby działa, ale nikt nie wie po co. Bo wystarczy, że pojazd będzie miał kontrolę trakcji, który można zmienić aż 3 stopnie tej ingerencji. I ten trzeci stopień ingerencji jest taki, że on się włącza za każdym razem. Rozumiesz? Jakbyś, to jest taki tryb deszcz. Tak, albo po prostu. Luźna nawierzchnia. No. I nie musisz
zmieniać map zapłonu, żeby ta manetka reagowała wolniej, no bo reaguje tylne koło. Ja bym poszedł jeszcze, że tak powiem, w kierunku najważniejszej istoty, która tym motocyklem jeździła, czyli jest to motocykl dla początkujących. Ja bym go tak określił, ponieważ rzeczywiście oddaje tą moc w taki sposób i jest tak zbudowany, że osoba początkująca, która chce sobie kupić swój pierwszy motocykl, który już ma 100 kuca, tak, a nawet 112, ogarnie. Ogarnie. I to bez, tak, większego trudu. No to co, zaprosimy Małgosię, że coś powiedziała, tak, czy nie? Nie, to... może nie. Nie? To... nie? Nie, dobra, kończymy. Wiesz co, przerwie nam na pewno. Dobra, to... Potwór. Ponad 100 koni, 200, niewiele tam, 10-15 kilo. Rzędowa czwórka, silnik z pochodzenia sportowego, cena 37 900. Jak ci się tym jechało? Ja od razu odkryję wszystkie karty na wierzch, nie będę owijał bawełnę. Ten motocykl jest fantastyczny, jeżeli chodzi o moje odczucia. Sobie go porównam może do małego Monstera, chociaż silniki są różne, bo tam jest akurat V-ka. Tutaj 4 cylindry, silnik rzędowy, więc jakby nie ma co porównywać, ale te motocykle mają do podobnych celów służyć, do zabawy, do jeżdżenia w mieście, tak? Silnik tutaj jest taki jak odkurzacz trochę, tak jak siadłam na niego, ruszyłam, to było takie buczenie, lekki ciąg, jakby wrażenia, no, że taki motocykl do oponowania i jak się odkręci trochę ten gaz, to też jest fajny z tego fan. Ten motocykl się nie grzeje, w porównaniu na przykład do Ducati, Monsterów, które po prostu nie są humanitarne pod tym względem. Jak się stoi na światłach, jest gorąco, nie daj Boże, no to już po prostu wtedy można się ugotować. No panowie na pewno bardziej to odczuwają, bo mogą już nie chcieć mieć potomstwa, więc polecamy Ducati ze względu na ewentualne odcięcie swojego DNA od przyszłości naszego świata. Tak, no tutaj ten silnik jest, są cztery cylindry, tak, więc one między sobą pewnie też to ciepło jakoś wymieniają, a może w tej V-ce po prostu trochę ten kolektor jest tak nieszczęśliwie umiejscowiony, że niestety to się bardziej odczuwa. Mamy chłodnicę wody taką konkretną, więc myślę, że tutaj płaszcz wodny i chłodnica zrobi to doskonale. W tak. Ducati mamy retro i tam po prostu to idzie. Czyli bardzo, bardzo, bardzo przyjemny motocykl do jazdy w mieście i wyruszyliśmy nim w trasę. Jechaliśmy nim autostradą, jechaliśmy do Kazimierza, więc no jechałam nim tam 120-130 na godzinę. Byłam bardzo pochylona. Nie ma nawet minimalnej owiewki, za którą można by się schować. Monster miał i ona trochę robiła robotę. Tutaj niestety jest ten case, że ja jestem wysoka. Jeżeli nawet się pochylę, to ja po prostu głową już prawie wychodzę poza lampę, tak? Więc nawet jeżeli jest jakaś obiewka akcesoryjna, to w moim przypadku niestety nie, nic mi tutaj to nie pomoże. Tak jak wspomnieliście o trakcji, ja sobie tutaj korzystałam z tej kontroli trakcji, jak była na trójce, ona jest bardzo wrażliwa, mi się akurat to podobało. Myślę, że każda osoba początkująca będzie się czuła bezpiecznie z taką trakcją, która po prostu przy każdym manewrze daje znać, że tam zadziałała i ta dioda się prawie u mnie bez przerwy świeciło na tym. Ale jak się zamieniliśmy i ci oddałem motocykl z jedynką, to przez chwilę jechałaś i nie zauważyłaś różnicy. Tak, no już byłam trochę wjeżdżona, gdzieś tam byliśmy w trasie i przysiadkę z jednego motocykla na drugi, no jakby nie sprawiła mi większego problemu. Więc może się obawiam trochę jazdy bez trakcji i tak dalej, ale myślę, że znaczy daję sobie na pewno radę na motocyklach, które tej kontroli trakcji nie mają. No dobrze, to już wiemy, że mniej się grzeje, jak nie grzeje w nóżkę i to jest fajne i to ci się podobało. Wiemy to, że jeżeli elektronika czuwa nad twoim bezpieczeństwem, to też dla takiej osoby jak ty, która zaczyna, jest bardzo istotne. Ale to, co w czasie naszej rozmowy przez interkomy często mówiłaś, to mówiłaś o skrzyni biegów też. Tak, skrzynia biegów jest idealna. Tutaj nie miałam ani razu problemu, żeby znaleźć luz, ani razu, po prostu bajka. Tutaj jeszcze może taka dygresja odnośnie interkomów. Mamy interfony Tura. Jechaliśmy na tą autostradę tam 130 na godzinę. Ja nie słyszałam swoich myśli, nie słyszałam swojego głosu, ale ciebie słyszałam idealnie. Słyszałeś. Tak. Plus mega plus dla tych interkomów. Tak. Tu, co mnie bolało po pierwszej jeździe, to bolał mnie nadgarstek lewy, dlatego że klamka sprzęgła była uniesiona trochę w górę i ja miałam tak nienaturalnie tą rękę wykręconą. Jeżeli macie z tym problem, to wiedzcie, że można to sobie wyregulować. Krzysiek mi obniżył tą klamkę. Jedna śrubeczka. Tak, już na drugi dzień w ogóle niczego z tych rzeczy też nie czułam. Co wydawało mi się, że będzie mnie wkurzał w tym motocyklu, to wysoko przekręcone sety. Ja mam długie nogi i te kolana już moje nie są najmłodsze i najzdrowsze. I obawiam się też, że po dłuższej jeździe po prostu będę miała problem z kolanami. Nie było nic takiego tutaj. Znaczy, nie odczułam żadnego tam dyskomfortu. To podgięcie kolan jest na tyle mocne, że ja się też bałem tego, że będzie ta pozycja bardzo niewygodna, ale tutaj gdzieś dla osób wysokich znaleziono tak optymalną pozycję tego trójkąta między kierownicą, siodełkiem a podnóżkami, że ta pozycja nawet na parę godzin jest całkiem wygodna. Tak, tak.
No, on właśnie mnie zaskoczył swoją geometrią, bo jest krótki, taki zbity, przypakowany. Wysoko są te sety. Pozycja mimo wszystko jest wygodna i jakby bardzo mi się spodobała jazda na nim i jestem zachwycona. No dobra, jak zawieszenie, bo też jest naprawdę sztywno zestrojone. Tak. Zawieszenie jest naprawdę twarde i to poczułam pierwszy raz, jak jechaliśmy taką trasę, gdzie były chyba pod asfaltem złączone płyty betonowe i te złączenia wystawały po prostu na powierzchni asfaltu. Mhm. To ja każdą czułam w kręgosłupie, czułam jak mi wątroba się przemieszcza gdzieś w nie to miejsce, gdzie powinna być. I wtedy poczułam nawet, co znaczy twarde zawieszenie i nie było to komfortowe. No to jest taka specyfika motocykla, tak on jest do zabawy, on nie może być zbyt miękki, musi sobie dawać radę. No dobrze, to co Cię jeszcze przekonuje? To, co mnie jeszcze tutaj nie przekonuje, na przykład to jest kanapa. Kanapa jest tak niewygodna, najbardziej niewygodna kanapa z motocykli, na jakich jeździłam. Piecze, pali, drętwieje wszystko w tych okolicach, o których tutaj nie będę wspominała. No, antidotum na to było wstawanie, tak, co kilka kilometrów na tych setach, unoszenie 4 liter do góry. Powrót krążenia do życia i naprawdę zrobił się sporo kilometrów i jakoś dało się to przeżyć. Tak chyba gdybym go kupiła, to bym wymieniła sobie tą kanapę na coś wygodniejszego. Bardzo mi się podoba dźwięk z tym X-Sealem jest po prostu fantastyczny, nie jest bardzo inwazyjny. Myślę, że innym kierowcom czy dzieciom śpiącym w samochodzie też obok, które gdzieś tam jadą w korku, bardzo nie przeszkadza, a jest tak przyjemny i piękny, że na pewno zaraz odpaliemy i zaprezentujemy. Tak. Muszę powiedzieć, że oni znaleźli gdzieś taki kompromis pomiędzy darciem japy, a tym, że motocykl, wiesz, że jedzie. Jak jechaliśmy we dwójkę i Gosia podjeżdżała do mnie na odległość metra, to w nieinwazyjny sposób ten pomruk mówił mi, że motocykl jest obok mnie, ale to nie było tak, że coś tu zaraz, bomba wybuchnie, coś tam się będzie działo, że trzeba uciekać. Nie, naprawdę bardzo przyjemny dźwięk i taki właśnie złoty kompromis pomiędzy nieprzyjemnym, a miłym dźwiękiem. Tak, on jest też bardzo zwrotny. Z chęcią wzięłabym go na plac, nie wiem, na jakieś szkolenie z jazdy miejskiej, z manewrów miejskich. Nie wzięłabym na przykład Ducati Monstera, bo on ma tragiczny promień skrętu. A ten motocykl po prostu jest jakby trochę podobny, ale nie ma tych wszystkich bolączek, tych wad, których nie lubię w Monsterze. Na przykład ma wyświetlacz biegów, ma wskaźnik poziomu paliwa. Myślę, że mapy zapłonu są w ogóle niepotrzebne dzięki właśnie tej kontroli trakcji. Po co wydawać pieniądze? Tak, naprawdę motocykl. Jak na razie to jest dla mnie w czołówce, tak, bo ja szukam motocykla, chcę coś sobie kupić. No właśnie, to było moje pytanie. Tak. Dla osób, które szukają motocykla w granicach nowego, powiedzmy w granicach 40 koła i mielibyśmy do wyboru MT-07, na przykład tego, jak on się nazywa, Monstera 797, tego i jeszcze może masz jakieś na myśli, to jak byś go postawiła w stawce? Myślę, że na pierwszym miejscu z Monsterem. Ten Monster jednak wywołuje fajniejsze emocje. Ta V-ka generuje więcej radości, więcej fanów z jazdy. Ten motocykl jest taki bardziej przewidywalny, bardziej taki ułożony, bardziej wyposażony, doposażony, dopiecowany trochę. Ale jednak musiałabym się tego samego dnia jeden po drugim przyjechać tymi motocyklami. Czyli trudny wybór. Już trudny wybór, tak. To jest już tak. Jednak te wózkie motocykle mnie gdzieś pociągają i te emocje, które one generują, są tym czymś, co lubię właśnie w motocyklizmie. Ten jednak jest naprawdę, myślę, że za te pieniądze świetną opcją, tak? Okej. Okay. Nie wykluczałabym go w żadnym wypadku i polecam Wam, żebyście się nim przyjechali, bo naprawdę jest to motocykl zacny. Ja czy się na nim nudził, tak? Czy się na nim nudziłeś? Dla Ciebie brakowało? Nie, brakowało mocy? To nie do końca jest tak, że się nudziłem, tylko to jest tak, że kiedy na niskich obrotach dajesz mu wpalnik, to ta cała otoczka, czyli dźwięk, emocje, które są związane z tym jechaniem, tym motocyklem, ta pozycja, ta sztywność zawieszenia daje takie poczucie, jestem najlepszym motocyklistą świata i teraz wszyscy z drogi, ale to generalnie niewiele się dzieje. Tak w sensie patrząc z zewnątrz na to. Natomiast jak on przekracza tamte 5000 obrotów i zrobisz to samo, to efekty są podobne, ale dzieje się już zdecydowanie więcej. Także jest to motocykl, który ja akurat lubię to w pojazdach, które dwa światy ze sobą łączą i on jest takim motocyklem, który potrafi być mega grzeczny, przyjemny, miły, mówi ci, że kontrola trakcji się już włączyła i nie powinieneś jechać szybciej, jest dobry na początek i fajnie skręca, ale z drugiej strony jak już się nauczysz jeździć i tą kontrolę trakcji będziesz wyłączać jakby stopniowo, to nawet nasz kolega Andrzej pokazał, że świetnie jeździ na przednim kole, na przednim kole, na tylnym kole, czego ja jeszcze nie potrafię, więc pojazd dla każdego. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją historię ze stukonnym pojazdem i lubicie stylistykę takiego Street Fightera, no to kurde, nie ma co się zastanawiać.
Tak, byliśmy nawet nim na ślubie znajomych. Taka mała dygresja, właśnie podjechaliśmy, żeby im było przyjemniej złożyć życzenia. Pozdrawiamy. Tak, zaprosili nas również na wesele, także fajnie się nim jechało, naprawdę jechaliśmy przez drogi szutrowe, jakieś kamienie. Był odcinek szutrowy. Był taki trudny odcinek, ale no taki motocykl, który ja bym zabrała wszędzie. W sumie w trasę jakąś taką też, tak, no bo jednak... Ale bocznymi drogami. Bocznymi drogami, tak żeby na tej autostradzie nie walczyć z tym żywiołem, ale żeby gdzieś sobie pozwiedzać okolice. Ale naprawdę, naprawdę ja jestem za. No dobra, czyli tym optymistycznym akcentem możemy ten film powoli zakończyć. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące pojazdu albo macie jakieś pytania, napiszcie je pod filmem. I ten motocykl możecie również zrecenzować na naszej stronie motorecenzje.com. Jeżeli nie ma tam motocykla, który byście chcieli zrecenzować, a na przykład jeździcie jakimś, o którym koniecznie chcecie się podzielić tą wiedzą z innymi tymi ludźmi internetu, to my go tam dopiszemy. Także napiszcie do nas maila i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Pa.